Witamy Was serdecznie. Znowuż udało się być razem w domu. Wróciłem z trzeciego nieba. Słuchajcie, piękne wydarzenie. Do czwartego. Do czwartego. To nie jest tyle, że wróciłem, tylko awansowałem na czwarte niebo. Awansowałeś do czwartego nieba. Czyli zaliczyłem trzecie i teraz jestem w czwartym. Okej, tak może być, dobrze. No i słuchajcie, kochani, czytamy dzisiaj, mamy pierwsze czytanie z Kolosan, z drugiego rozdziału. Posłuchajcie. Tak już, tak? Tak bracia. Już. Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie. I umacniajcie się w wierze, jak Was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś Was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Takimi dwoma sprawami chcę się podzielić. Pierwsza, o której pisze nam Paweł tutaj do Kolosan, no to mówi, żeby baczcie, by ktoś was nie zagarnął w niewolę przez filozofię będącą wierutnym oszustwem. Czyli my musimy uważać, jaką my nowinę, bo już nie chcę powiedzieć słowo Ewangelię, bo Ewangelia będzie zawsze dobra nowina i Ewangelia jest tylko jedna, o Jezusie Chrystusie. Ale żeby przyjrzeć się, czemu ja wierzę, w co ja wierzę, czy nawet sobie zrobić takie zestawienie tego, co jest w mojej głowie, kim jest tak naprawdę dla mnie Jezus Chrystus, kim jest Bóg Ojciec, kim jest Duch Święty, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie, żeby mieć tą wiedzę. Jeśli jej nie masz, czujesz, że nie umiesz na te pytania odpowiedzieć, to ja Cię zapraszam serdecznie na jakieś takie podstawowe rekolekcje typu kurs Nowe Życie czy seminarium odnowy wiary. I to mówię zupełnie poważnie, ponieważ bez tych takich podstaw, fundamentu, my to nazywamy kerygmatu, tak? Bez tego kerygmatu, czyli pierwszego ogłoszenia, ciężka jest potem ta cała nasza katecheza, bo nie wiemy, na jakim ona fundamencie stoi. I my możemy się gubić. Ty możesz czytać słowo codziennie i nie rozumieć, o co chodzi. Możesz cierpieć różne trudy w swoim życiu, różne cierpienia, różne trudne sytuacje niewytłumaczalne dla ciebie, a być może, gdybyś spojrzał na to wszystko przez kerygmat, podjąłbyś zupełnie inne decyzje, podjęłabyś i twoje życie by się zupełnie inaczej potoczyło, nie? Że trzeba znać podstawę naszej wiary, żeby po prostu wiedzieć, dokąd ja zmierzam i co jest celem. Nie chodzi mi teraz tylko o niebo, też mi chodzi o ten odcinek ziemski tu oczywiście. Byśmy wiedzieli, jak budować. No i jeden z elementów tego kerygmatu tu w tym przypadku nam dzisiaj mówi święty Paweł o trzecim punkcie kerygmatu, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i pokazuje nam, co ono robi, znaczy ono zbawienie, czy on Jezus, co zrobił, zbawiając ciebie, mnie, człowieka, nie? No i teraz mówi tu od 13 wersetu, nie? Że mówi, że no to jest takie długie. I w nim też otrzymaliście obrzezanie z ręki ludzkiej, to jest chrystusowe obrzezanie polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała. Czyli widzimy, moje ciało ma zostać przemienione, tak? Jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. Czyli zaprasza nas Bóg do zupełnie nowego życia, do takiego życia, w którym no, grzech nie będzie nad nami panował. No i teraz zobaczmy, co czytamy dalej. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała. Czyli mówi do nas, do was grzesznych, a zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech sprowadza na moje, na twoje życie śmierć, a przez moje życie też na inne osoby, bo grzech nie jest moją prywatną sprawą. Więc
przez grzech zdążam do śmierci, więc mówi was umarłych, czyli grzech cię odciął od pełni życia, nie? I mówi tak, razem z nim, czyli z Jezusem, dużą literą, razem z nim przywrócił do życia. Czyli pierwszy owoc zbawienia tutaj opisany, to jest taki, że jestem przywrócony do życia. Czyli mimo, że grzech mnie pozbawił życia, czy pełni życia, to ja tą pełnię otrzymuję przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. I teraz zobaczy dalej, przywrócił do życia. I następne zdanie, darował nam wszystkie występki. Darował nam wszystkie występki. Tu też jest ważne, bo pamiętam, jak z teologami rozmawialiśmy na temat, w którym momencie Bóg daruje. To teologia w sumie dochodzi do punktu, że Bóg nam daruje grzech, zanim my go popełnimy. Czyli on już został podarowany ze strony Boga. Chodzi o to, żebyś nie patrzył na siebie z perspektywy przegranego człowieka. Jesteś człowiekiem po stronie wygranych, bo Jezus Chrystus za ciebie wygrał. On ten grzech, który jeszcze popełnisz, on już wziął na siebie, nie? Dlatego to jest dobra nowina. I teraz darował nam wszystkie, ale zobaczcie, wszystkie występki, nieważne jak skala tego grzechu, darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny przygniatający nas nakazami. Czyli nie ma długu do spłacenia. Dług spłacił Jezus Chrystus. To jest tak, jakby iść do banku z kolejną ratą kredytu, a Panie mówi, nie, bardzo przepraszam, przepraszam, ale tu jest pomyłka, już Pana dług jest spłacony. Kto go spłacił? A był jakiś Pan w meloniku albo w powłóczystej szacie i za Pana spłacił. I mówi, ale jak to? No i on mówi, nie wiem jak to, ale już jest spłacone. Konto jest wyrównane, masz 0 zł długu, nie? No. To właśnie coś takiego zrobił Jezus w kwestii naszej, takiej duchowej, w kwestii naszej grzeszności. On spłacił cały dług, czyli jeżeli ja przyjmuję zbawienie, żyję zbawieniem, to są już kolejne punkty kerygmatu, dlatego warto być na tych rekolekcjach, nie? Żeby to zrozumieć i tego doświadczyć, no to jeżeli jestem w tych kolejnych punktach, to gdybym dzisiaj umarł, no to mam życie wieczne, bo Jezus mi je zapewnił. A dwa, tu dzisiaj żyjąc, nie umierając, mogę czerpać z pełni życia, z pełni synostwa dziecka Bożego. Amen. Czyli skreślił zapis dłużny przygniatający nas. Czasami, kochani, nasza historia, nasze złe poczynania, nasze złe doświadczenia, może to były złe czyny innego człowieka przeciwko nam. One w nas po prostu trwają, one nas niszczą, one nas trawią, one sprawiają, że odbierają nam pokój serca i wolność dzieci Bożych, nie? Ale Jezus Chrystus to wyrównał i teraz trzeba pierw to sobie z tego zdać sprawę, a potem podjąć decyzję i to przyjąć, ale to już jest kolejny punkt karygmatu, czyli wiara i nawrócenie. I teraz tak, następne zdanie, to właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Wszystko, co jest twoim przeciwnikiem, Jezus Chrystus to już usunął. Już nie ma tej przeszkody na drodze twojego życia. Wiem, że teoretycznie jest to bardzo fajne, nie? A praktyka wymaga współpracy z łaską. Dlatego jeszcze raz zachęcam albo na nowe życie, albo seminarium o nowej wiary. Nie? Przygwoździwszy do krzyża. I teraz dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, przywiódł je w triumfalnym pochodzie. Pan Jezus rozbroił przeciwnika, czyli mogę, idąc z Chrystusem, dojść do punktu, w którym też żadna władza duchowa, zła, nazwijmy to jawnie demoniczna, nie będzie miała dostępu do mnie, bo będę chodził w zbroi Bożej. A tu odnoszę, odsyłam do 6 Efezjan, żeby o tej zbroi Bożej poczytać, nie? No i nie tylko poczytać, wprowadzić ją w życie. Amen. Amen. A się nagadałem. Tu myślę, że no bo ty znikasz, skadzuj coś. Takie słowo bogate, ale warto je naprawdę wprowadzać w swoje życie i tym słowem żyć. Myślę, że to powinna być też codzienna taka modlitwa. Dzisiaj psalm 145, psalm uwielbienia, bo Bóg jest godzien wszelkiej chwały. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. Niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Amen. 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 No,
To jest naprawdę taki psalm uwielbieniowy. Tutaj nie ma prośby, tutaj nie ma błagania, ale jest ogłaszanie wielkich dzieł Bożych i głoszenie też tego, że ja, Panie, będę Cię wielbił, że będę Cię błogosławił, będę Cię sławił i będę wysławiał przez wszystkie dni imię Boga i samego Boga i to, co Bóg też zrobił, tak? Ten psalmista zaprasza nas do tego, żeby się włączyć w to uwielbienie. I ono jest tak naprawdę ważne każdego dnia. A kiedy będzie dochodzić do nas to słowo, które było w pierwszym czytaniu, na przykład to słowo z pierwszego czytania, i myślę, że Duch Święty zacznie objawiać każdemu z nas to, co wydarzyło się dla nas na drzewie krzyża, to zobaczycie, jak wasze serca będą rosły do uwielbienia, jak wielka taka rzeka uwielbienia, taki zachwyt nad Bogiem. No to jest coś niesamowitego. No ten fragment mnie bardzo porusza, to jest bardzo ważny fragment w moim życiu. I ja go sobie często czytam i kocham ten fragment. To jest jeden z takich moich ulubionych fragmentów, właśnie ten z Listu do Kolosan. I to wyzwala we mnie takie pokłady uwielbienia wobec Boga, wobec tego właśnie, jaki jest dobry i wspaniały. I dotyczy to wszystkich ludzi, wiecie? To jest dla mnie też takie bardzo ważne, bo ile wy tu, tak jak jesteście, chcecie żyć z Bogiem, szukacie Boga, staracie się, ja staram się szukać Boga i chcę z Nim żyć i mam to pragnienie i to jest kierunek mojego życia i tak samo mojego męża. To jest mnóstwo dookoła ludzi takich pogubionych i ja nie mam wątpliwości już teraz, czytając słowo, że Bóg ich nie kocha, że Bóg ich odrzucił, że o nich zapomniał. Właśnie tak nie jest, bo Jego miłosierdzie jest nad każdym z tych ludzi. Nad każdym, absolutnie nad każdym. I Bóg jest bardzo łaskawy, jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie jest nad wszystkim, co stworzył. Każdego z nas Bóg stworzył i to Jego miłosierdzie jest naprawdę nad każdym i to jest też wielki powód do tego, by uwielbiać Boga, by oddawać Mu chwałę, że Bóg nie zapomina o tych, którzy od Niego się oddalają. To nie jest tak, że jak w relacjach ludzkich, że ludzie się na siebie obrażają i przestają do siebie dzwonić, przestają ze sobą rozmawiać, mieć relacje. A nie mam już z tym kimś relacji. Nie wiem nawet, co o Niego słychać, bo już 10 lat ze sobą nie rozmawiamy, bo jesteśmy obrażeni na siebie. A Bóg, i też myślę, że Pan Bóg, ten psalm pokazuje nam też, i że jednak my też nie powinniśmy zapominać o tych, którzy gdzieś tam nas zranili i powinniśmy też jakby zwrócić nasze serce. Jeżeli Bóg jest dla nich miłosierny, to tym bardziej my, naśladując Go, jeżeli Go chcemy naśladować, do czego jesteśmy zaproszeni, też powinniśmy być miłosierni dla tych ludzi, którzy gdzieś nas skrzywdzili i my nawet nie wiemy, co dzisiaj się dzieje z tymi ludźmi, nie? Oczywiście to jest wszystko w wolności, bo to też zależy od rany, od skrzywdzenia, od poziomu, od tych wszystkich różnych rzeczy. To musi być w wolności. To nie jest tak, że ja teraz zrobię jakieś zadanko. Nie, to jest wolność, nie? Bóg zaprasza. Jeżeli możesz to zrobić, to zrób. Jeżeli dzisiaj nie jesteś w tym miejscu, żeby zadzwonić do Twojego wroga, czy do tego, kto Cię prześladuje, to nie rób tego, bo też daj sobie taką wolność, nie? Bóg czuwa nad tą osobą i widzi tę osobę i nią się też zajmuje. No i ta ostatnia zwrotka mówi o tym uwielbieniu dalej, tak? Że niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. I Ty, i ja jesteśmy dziełem Boga, więc i jako wyznawcy błogosławmy dzisiaj Boga właśnie, błogosławmy dzisiaj Boga, błogosławmy to, jak działa Jego obecność, Jego świętość, Jego wielkość, potęgę i właśnie Jego miłosierdzie, które jest nad każdym człowiekiem. I niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. I może dzisiaj spróbuj poprosić też Ducha Świętego, żeby postawił Ci kogoś, komu będziesz mógł głosić potęgę Boga, nie? I czy może Ty wyjdź dzisiaj z taką, jeżeli Duch Święty zorganizuje taką sytuację w tym dniu, to spróbuj dzisiaj powiedzieć, że wiesz, może ta sytuacja jest trudna, ale Bóg jest większy od tej sytuacji i może ją dla Ciebie rozwiązać, nie? Bo Bóg jest taki wspaniały. Głoś też potęgę Boga, że Bóg potrafi to zrobić, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Amen. Amen. Aklamację mamy Jan 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
kolejny raz przypomnienie, po co ja się rozwijam w Bogu, po co ja poznaję Słowo, po co ja chodzę do Kościoła, po co się modlę, po co przyjmuję Eucharystię, tak, przyjmuję Pana Jezusa, po co to robię, po co rozwijam się duchowo, no po to, abyśmy szli i owoc przynosili, nie? Kto jest wybrany? Każdy z nas, co tam przyszedł, każdy. Każdy, kto powie tak, nie? Czyli kto odpowie na to wezwanie, zaproszony jest każdy. Świat byłby dużo lepszy, gdyby więcej osób na to wezwanie po prostu odpowiedziało, nie? To jest właśnie to. I teraz mamy, kochani, Ewangelię z Łukasza, 6 rozdział, 12-19. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. I chwała Tobie, Chryste. Dwie rzeczy, jedna taka śmieszna. Z wczoraj na rekolekcjach właśnie ja miałem konferencję i dotknąłem tego fragmentu i użyłem takiego zwrotu, że mimo, że Jezus całą noc się modlił, wybierał 12, to jeden mu nie wyszedł. I po mnie jeszcze miał Marcin Jakimowicz konferencję. I Marcin mówi, ja się z jednym z Witkiem nie zgadzam. Nie wyszedł. Nie, że nie wyszedł. Mu jeden mówi. To 11 mu nie wyszło. Akurat nie. On wypełnił to, co było zapowiedziane, tak? W sensie Judasz. Wypełnił to, co było do zrobienia. To się musiało stać. Bo Słowo Boże już to zapowiadało. Ale chodziło, on tak fajnie potem powiedział o apostołach, bo chodziło o to, żeby siebie zobaczyć w tym, nie? To nie, że on się ze mną nie zgadza, jako nie zgadza, tylko chciał pokazać jeszcze dalej. Nie wyszedł mu jeden, a tych 11 mu wyszło. Do Piotra mówi, zejdź mi z oczu, nie? Bo myślisz po ludzku. A w momencie krzyża, no to wszyscy się rozpierzchli, no tam z wyjątkiem Jana może, nie? No, ale generalnie widać, że ci jego uczniowie to tak nie do końca rozumieli, co on im chciał przekazać. Ale z tego była dobra nowina. Jaka? Finalnie, no chodzi o to, że każdy z nas jest wybrany i tobie może nie wyjść, i mi może nie wyjść, i Piotrowi mogło nie wyjść. Nie patrz na to, co ci nie wychodzi. Patrz na to, z kim idziesz dalej, nie? Kto cię podnosi, z kim idziesz dalej. I on, jak będzie trzeba, to zrobi coś, co tak by tobie po ludzku nie wyszło. Bo on jest większy, no i on jest największy. I to jest piękna, taka piękna, dobra nowina o naszym Zbawicielu. A teraz druga rzecz w tym 6 rozdziale, słuchajcie, to jest takie piękne, bo po wyborze tych 12, to jest tak pięknie napisane w tym miejscu i często na to uwagę też zwracam. Zaraz gdy ich wybrał, jest opisane, nie? Tam ostatnie zdanie i Judasza Iskarioty, który stał się zdrajcą, i następne zdanie. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów. Czyli już nie tylko apostołowie, których wybrał spośród uczniów, ale już tam był liczny tłum. Tam było dużo tych uczniów. Czyli tych, którzy słuchali, tak? Którzy chcieli się uczyć. I wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz z nadmorskiej okolicy Tyru i Sydonu. Przyszli oni, czyli i ci uczniowie, i ten tłum, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. I to jest ten element, który mnie zawsze dotyka. Oczywiście w takim namaszczeniu Bóg jeszcze nie pozwala mi się poruszać, żeby każdy, kto się dotknie, był uzdrowiony. To są tylko jednostki. Ale kochani, patrzmy na takiego Boga, bo Bóg taki naprawdę jest. Bo tym, który nie chce uzdrawiać, tym, który chce niszczyć nasze ciała, nasze zdrowie, nasze relacje, jest zawsze ten, który chce zabijać i niszczyć i kraść, czyli diabeł, szatan, demon. Ten, w którego niechcący naukę też możemy uwierzyć, bo on lubi zwodzić, jest nazywany kłamcą i zwodzicielem. I on ci da
dużo prawdy z małą domieszką kłamstwa, abyś odszedł od prawdziwej Ewangelii. Więc dzisiaj też popatrz, czy z 6 rozdziału Łukasza znam prawdziwą Ewangelię i czy ja w nią wierzę, jak w historyjkę sprzed około 2000 lat, że była taka historyjka, czy ja wierzę w takiego Zbawiciela dzisiaj, w 2023 roku i takiego nie tylko, że wierzę, że taki jest, ale że także doświadczam, że On taki jest. Amen. Amen. I Ojcze, ja proszę dzisiaj o Ducha Świętego, aby Duch Święty nas pouczał o tym, gdzie uwierzyliśmy w kłamstwo, żeby to kłamstwo odciąć, co jest nieprawdą, co jest kłamstwem zasianym w naszych głowach, Panie, abyśmy rzeczywiście uwierzyli prawdzie Ewangelii, a jak uwierzymy prawdzie Ewangelii, to po prostu uwierzymy Tobie. Panie, nie chcę być człowiekiem zwodzonym, wodzonym za nos, oszukiwanym. Chcę być wykonawcą Twojego słowa i głosicielem Twojej prawdy. I ja Ci chcę dzisiaj podziękować z tych fragmentów, które wyczytałem. Jezu Chryste, chcę Ci podziękować za Twoje zbawienie, za Twoją śmierć i zmartwychwstanie, za to, że Ty mnie wprowadził w śmierć grzech, ale Ty mnie wyprowadziłeś do życia i Ty to zrobiłeś i mogę tym żyć. I dziękuję Ci, Panie, za dobrą nowinę, za to, że Ty mnie też z każdej takiej fizycznej choroby, cierpienia, problemu wyciągasz. Dziękuję za uzdrowienie mojej łękotki, dziękuję za uzdrowienie kręgosłupa, dziękuję za zrośnięcie mojej czaszki cudownie po wypadku, gdzie w 7 miejscach była połamana. Jesteś Bogiem cudów. Dziękuję za uzdrowienie Samuela, Dominika, Lenusi, Judytki, Sylwii. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dotykasz naszej rodziny tam, gdzie ta rodzina tego potrzebuje. Chwała Tobie. Jesteś Bogiem wielkim, świętym, wspaniałym. I ja takiego Cię będę chwalił. Jesteś Bogiem wspaniałym. Jesteś Bogiem miłości, Bogiem radości. Tak jak ojciec Pio mówił, żebyśmy się radowali modląc, a nie smucili modląc. Bo Bóg jest Bogiem radości. O tak, Panie. I też dziękuję za ojca Pio, który to właśnie powiedział. Bóg jest Bogiem radości. Chwała Ci, Jezu. Ja bym jeszcze może, jeżeli mi się uda, to przeczytałbym to zdanie ojca Pio. Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana. On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem. Amen. O tak, Panie, ja Cię wielbię i błogosławię. Też Ci, Panie, dziękuję za czas tych 3 dni rekolekcji, bycia w trzecim niebie. Dziękuję za tych wspaniałych ludzi, których mogłem poznać, za wspaniałe chwile, wspaniałe uwielbienie, wspaniałe Eucharystie, wspaniałe kazania, wspaniały czas z braćmi i siostrami. Bądź, Panie, uwielbiony. Chwała Ci, Jezu. I ogłaszam też pełnię Twojego błogosławieństwa nad życiem każdego z nas. Amen. I chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mam obraz jeszcze kajdanek, takich normalnych więziennych kajdanek, gdzie pęka łańcuch. I pytam Boga, o co chodzi? A Bóg mówi, że ktoś teraz uzyska wolność właśnie, że Bóg komuś daje pełnię wolności. Nie wiem, czy to chodzi o duchową, czy o fizyczną, czy wręcz więzienną, to nie wiem. Ale dla kogoś jest wolność. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Pan Bóg też z takiej małej troski, czy małej albo wielkiej, nie wiem jak to przeżywasz, ale jest kobieta, która zgubiła złoty kolczyk, dość cenny. I tak w Twoim sercu jest taki właśnie taki smutek, taka troska. Ja mam taki obraz, że Pan Bóg przychodzi do Ciebie i Cię pociesza w związku z tym kolczykiem, więc chwała Panu. Chwała Panu. Ja mam też obraz miotły i kobiety, która zamiata w tym momencie. I no jesteś już na końcu tego antidotum i słuchałaś i bardzo fajnie, ale Bóg mówi, usiądź teraz na chwileczkę z tym Słowem, pobądź tylko ze Słowem. Nie, że sobie posłuchasz tego, co my mówimy, ale posłuchaj, co Słowo mówi do Ciebie. Usiądź, poświęć na to 5 minut, ale pobądź tylko Ty z tym Słowem, które masz w telefonie, możesz je przeczytać. I to Słowo do Ciebie naprawdę przemówi. Chwała Ci, Panie. Ja mam obraz takiego kawałka drewna, które spróchniało i się rozsypało, złamało się. I to jest obraz Twojego wnętrza, gdzie właśnie już od
odszedłeś, to do mężczyzny jest, odszedłeś już od Ewangelii, już twoje serce było naprawdę napełnione różnymi rzeczami, ale gdzieś zabrakło tej właśnie tej esencji życia, tej Ewangelii. Dzisiaj to słowo przypomina ci o tym i Pan Bóg też zaprasza cię do powrotu, do takiej pierwotnej gorliwości, która była w twoim życiu, bo ty żyłeś według Ewangelii. Ta Ewangelia była dla ciebie takim wyznacznikiem, słowem do życia, działania, podejmowania decyzji, ale potem gdzieś to zaczęło właśnie się tak rozwadniać, rozmiękać i dzisiaj Pan Bóg daje ci, tak, zaprasza cię do takiej nowej gorliwości. To będzie wymagało twojej pracy, ale Bóg jest z tobą. Amen. Amen. No to co, chwała Ojcu, Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego świętego dnia. Pa. Idźcie na rekolekcję, jak to nie było. Albo nowe życie, albo seminarium o nowej wiary. Z Bogiem. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,